Blanka Lipińska po wydaniu serii książek erotycznych na dobre zagościła w polskim show-biznesie. Obecnie pisarka skupia się na interesach i stara się nie wyskakiwać z lodówki, jak w czasach związku z Baronem, ale nadal budzi zainteresowanie. Lipińska może poszczycić się sporą grupą obserwujących, przed którymi odsłania na Instagramie niektóre fragmenty swojego życia. Ostatnio chwaliła się wakacjami w Tajlandii, które niestety nie spełniły jej oczekiwań. Blania narzekała na zbyt wysokie temperatury i niesmaczne wino. Lipińska wróciła już do Polski i znów można ją spotkać na warszawskich ulicach. Paparazzi wypatrzyli ją w czwartek przed jedną z kawiarni. Blania miała na sobie niezobowiązującą stylizację, dres w kolorze zgniłej zieleni od Łukasza Jemioła, miodowe Timberlandy, kurtkę obszytą futerkiem i czapkę z daszkiem. Celebrytka skryła oczy za okularami przeciwsłonecznymi, a na głowę narzuciła kaptur. Lipińska wyszła z kawiarni z kubkiem pełnym gorącego napoju, który popijała po drodze. Where's the feels, but I'm still 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 feels, but I'